Wczoraj dzień 21. Wysłałem 16 przesyłek, co wygenerowało 401 złotych przychodu. Aktualny przychód widzicie na screenie. Tematem dzisiejszego odcinka jest analiza sprzedaży i cele, jakie sobie wyznaczam na najbliższy czas. Pierwszy wykres przedstawia. E, ostatnio się chwaliłem, jak to wygryzłem konkurencję i jestem na pierwszym miejscu, no to na tym wykresie widać jak konkurent mi dowalił, że tak powiem. Eee, ca wartość całej podkategorii to 16 tysięcy z ostatnich 7 dni Jak widzicie mój konkurent z tego zgarnął ponad 4 tysiące złotych no ja jestem Na drugim miejscu ex tutaj z kimś jeszcze no ale No widzicie konkurencja mi docisnęła widzieli że ich gonię widzieli że się pojawiłem widzieli że tam walczę no i Poczynili jakieś kroki no i walka trwa nadal Teraz widzicie wykres yy, z kategorii, z której tak naprawdę poruszam się już ponad pół roku, czy nawet nie. od samego początku, praktycznie, jak prowadzę dziennik ten pracy, to sprzedaję w tej kategorii. Jak wiecie, nie otrzymywałem dostaw w tym temacie, to sprzedaż mi dość mocno spadła, no i konkurencja się rozbudziła, rozbuchała. Jestem tutaj na pierwszym miejscu i będę walczył, żeby na tym pierwszym miejscu się utrzymać i uciec znacznie konkurencji i kolejny wykres będzie nawiązywał właśnie do tego. I tam zobaczycie, jaki sobie postawiłem cel. W poprzednim wykresie widzieliście taką jakby podkategorię, a tutaj jest też, to też nie jest do końca jeszcze ta cała kategoria, tylko jest też, no taka podkategoria, ale już znacznie większa. Tutaj widzicie sprzedaż z, z 180 dni. Chyba 180 dni, tak. 180 dni wartość sprzedaży w tej podkategorii. I jak widzicie w tej podkategorii mój pomarańczowy słupeczek jest bardzo, bardzo no taki mizerny, że tak powiem, ale postanowiłem, że teraz jak dostanę przelew w końcu, na początku czerwca i zrobię zamówienie, to zbadam dosłownie te wszystkie słupki, które są przede mną. Wszystkie obadam, zobaczę, co im tam mają. Pozamawiam dosłownie wszystko to, co mają. Co ma moja konkurencja, żeby tutaj w tym słupku wycisnąć jak najwięcej. Żeby, no wiecie, żeby mieć wszystko to, co oni i myślę, że będę walczył ceną, no bo, no, bo, no bo tutaj trzeba walczyć ceną. Akurat w tej kategorii myślę, że będzie walka cenowa i muszę wygryźć konkurencję. No widzicie, 120 tysięcy złotych przychodu miał pierwszy gość w ciągu 180 dni, no także jest o co powalczyć. A jak widać w tej kategorii, mi tak dość idzie, 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 i niepostrzeżenie po tych skutkach będę się tu piął. Myślę, że się spokojnie na drugie miejsce w gramole. Pierwsze będzie dość ciężko podbić, no ale po to jest ten dziennik pracy, żeby, żeby walczyć, żeby osiągnąć jak największe przychody. No, to tyle. Tak sobie siedziałem wieczorkiem właśnie po, po ciężkim dniu pracy i sobie wykresiki analizowałem, jak to wygląda, za co to trzeba się wziąć co trzeba sprowadzić, żeby, no bo wiecie, jak się w jednej kategorii jest się dobrym, no to chce się być najlepszym, no i właśnie to będę szlifował, dzięki.